Dobry gratis nie jest zły! Dziś, kochanięcy, pokażę wam, co udało mi się wyłapać, zdobyć na evencie właśnie w Silesia City Center związanym z Ninjago Movie. Przejedziemy sobie po kolei, co mi się tam udało po tych stanowiskach dostać za darmo. Oczywiście pomijając dwa polibegi, czyli polibega tego z Kajem, którego dostaliśmy za konkurs, oraz tego mega unikatowego, którego dostałem specjalnie jako VIP tej imprezy za zaszczycenie ich swoim jakby obecnością. Na imprezie możemy dostać m.in. katalog, choć ciężko go nazwać gratisem. Jednak większość sprzedawców rozdaje go za darmo do każdych zakupów, aczkolwiek nie powiem jak. Wróciłem do Lego, ale zanim zacząłem jeszcze kupować, chciałem się z nimi zapoznać, nie lubiłem internetowych. Miałem mega problem, nie uwierzycie mi, zdobyć katalog za darmo i musiałem go sobie kupować. Wyobraźcie sobie, dopiero przy pierwszych zakupach gdzieś mi tam go wysłano, aczkolwiek też po wielkich przebojach, bo to już była końcówka roku i już ich praktycznie nie było, więc możemy dostać katalog. Na wejściu dostałem taką karteczkę, którą gdzieś tam po... już mówiłem, wykonaniu zadań, po przybiciu pieczątek, ta karteczka nam zawsze zostaje, co oprócz dyplomu, a właśnie, gdzie jest mój dyplom? O, jest mój dyplom. Co prócz dyplomu jest też fajną pamiątką z eventu, czymś, czym się za trochę będziemy może pochwalić, tym bardziej, że papier jest spoko, wszystko jest spoko, z tyłu mamy reklamkę, bardzo fajna rzecz. Możemy dostać tutaj również naklejeczki Lego, których myślę, że jak, no ja sobie wziąłem więcej, ale myślę, że jakbyśmy poprosili panią ładnie, dałaby nam za darmo taki paseczek, jedną sobie widzieliście na filmiku odkleiłem, nakleiłem na siebie, natomiast 5 sobie zostawiłem, gdzieś tam mi się, myślę, jeszcze przydadzą. Przede wszystkim dostajemy jeszcze takie oto naklejki, kolejne naklejki za wykonanie jakiegoś tam zadania, które są związane stricte z, oczywiście, Ninjago Movie. Mamy tu 5 takich naklejek większych, z których możemy sobie coś zrobić. 6 właściwie, bo to jest jeszcze osobno. Ale mamy również, patrzcie, zobaczcie co mamy. Mamy tutaj również dwie wersje takie samych tych bandan na głowę, tych nakleć głowy, plus paski, które są, bo są wszystko są osobne paski. Możemy sobie tu nakleić, określając jakiego ninja tak naprawdę sobie tu nakleiliśmy. No i mamy 6, 3 kobiece, 3 męskie i możemy takie również oto naklejeczki za wykonanie jednego zadania dostać. Uważam, że fajny gratis, bo nieraz w tych gamitach płacimy za naklejki. Tu mimo wszystko za jakąś tam prostą konstrukcję możemy coś takiego na tym evencie otrzymać. Najciekawsza chyba moim zdaniem rzecz, aczkolwiek rzecz, którą ja chyba nie wiem, czy do końca legalnie wziąłem. To jest rzecz, która jest związana z Lego Life'em. Chyba tak, nie, pani wspominała na filmiku, nawet było, że na stanowisku Lego Life rozdają takie naklejki. Moim zdaniem fenomenalne. Słuchajcie, mówię to ja oficjalnie, jestem wrogiem naklejek, ale gdyby takie naklejki były oferowane w zestawach, byłoby dużo lepiej. Bo nie wiem, czy widzicie, to są wszystko osobne naklejeczki. Każda twarz, każde zwierzątko to jest osobny mini kwadracik. No tutaj również ten komiks, to wszystko. I wiecie, że zaraz mi kusi, żeby sobie to odklejać, nakleić gdzieś na jakieś klocki i mieć takiego właśnie klocka na przykład. No patrzcie, budujemy sobie pizzerię, restaurację, ciastkarnię, przepraszam, gralnię, papugarnię, wężowiarnię, muzykalnię, ołówkarnię, trupiarnię, pokój miłości, statek miłości nawet. Słuchajcie, naklejamy sobie na klocka i świetnie wchodzi w moce. Pewnie teraz podpowiedziałem Maćkowi. O, trudno, może mu się nie uda tego zdobyć, ale pewnie uda, bo w Poznaniu jeszcze będą. Więc moim zdaniem przefantastyczne naklejki, których jest nie tylko dużo przede wszystkim, ale i no... są świetne, moim zdaniem, jakościowo wykonane i naprawdę możemy z nimi zrobić bardzo dużo, kochani. Moim zdaniem najlepsza zdobycz z tego eventu, poza polibegami oczywiście. Dostajemy również plakat. Plakat mi się w kadrze nie zmieści, to już was uprzedzam. Ale plakat jest dość duży. O, tu trochę przysłonię światła. A, no nie ma szans wam go sobie pokazać. Plakat jest dość duży i pochodzi on oczywiście z filmu Lego Ninjago Movie. No wybaczcie, że wam go tak prezentuję. O, tak się, o, może tak się w miarę uda. Wybaczcie ograniczenia techniczne. Plakat naprawdę duży do zawieszenia na ścianie taki właśnie. Dostajemy też świetna rzecz, jak jest się fanem. No i wisienka na torcie, czyli nasz dyplom. O, po wypełnieniu 5 zadań z książeczki, o których mówiłem, z tej, w sensie, dostajemy na końcu, na wyjściu, taki oto dyplom, gdzie nas pani pięknymi słowami... Lego Zaurze, gratulacje, zostałeś ninją. Dekoruje, wręczając nam właśnie ten dyplom. Dyplom, gratulacje, jesteś ninją, Lego Zaurze. Za ukończenie wszystkich misji przyznajemy ci tytuł wojownika Ninjago. Świetna sprawa również do przywieszenia na ścianie, przy szpanowania przy kumplach. Wydaje mi się, że większość gratisów zebrałem. Nie wiem, czy można było więcej coś dostać, czy nie. Kto był z was na tym evencie, niech mi o tym napisze, bo mówię, jestem bardzo mocno ciekaw, czy można było dostać jeszcze sobie coś więcej. Mówię, jak na imprezę gratisową uważam, że
jest to wszystko super i naprawdę uważam absolutnie, tym bardziej dziś, że warto było tam jechać, więc naprawdę świetna sprawa. Napiszcie mi, co wy o tym sądzicie, o tych gratisikach, o tym wszystkim. I przede wszystkim też się wybierzecie na taką imprezę właśnie po to, by zdobyć te rzeczy, o których już wiecie, że możecie zdobyć. Wam dziękuję za kolejny wspólny filmik i widzimy się już wkrótce w kolejnym. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.